Choć 2 tygodnie temu oficjalnie zakończono pierwszy sezon Wejherowskiej Ligi Piłki Ręcznej, to klub Tytani Wejherowo nie próżnuje. Po zawodach dla chłopców rocznik 2000 przyszedł czas na rozgrywki dla nieco starszych zawodników. W sali szkoły podstawowej nr 6 odbył się turniej piłki ręcznej, w którym startowały drużyny z Łeby, Gdyni, Lęborka oraz Wejherowa. Mecze rozegrano w systemie każdy z każdym. Ostatecznie zwyciężyła drużyna Cardo z Gdyni. Na drugim miejscu uplasowali się Tytani Wejherowo, na trzecim Lęborg, zaś czwarte miejsce należy do zespołu Wybrzeże Łeba. Najwięcej bramek, bo aż 24, strzelił Grzegorz Dorsz z Gdyni. Następnie Marcin Szymichowski z Lęborka, zaliczając 17 bramek, zaś o jedną bramkę mniej strzelił Marcin Wicki z Wejherowa.